I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. W pierwszych dwóch odcinkach mojej opowieści koncentrowałem się na początku całej sprawy, to znaczy na tym pierwszym spotkaniu z trudną sytuacją, na tym, w jaki sposób spostrzegamy tę sytuację, jakiej oceny dokonujemy, później w jaki sposób próbujemy ocenić nasze możliwości, zacząć przygotowywać się do działania, w jaki sposób różne nasze wewnętrzne nastawienia albo preferencje wpływają na te czynności. Teraz chciałem Państwu opowiedzieć o czymś niesłychanie ważnym, to znaczy o tych praktycznych umiejętnościach, które cały ten proces radzenia mogą w bardzo istotny sposób wspierać, albo jeżeli ich nie ma, jeżeli brakuje nam tych umiejętności, to nawet jak się różnych praktycznych chwytów nauczymy, to to wszystko będzie kulało, to nie będzie grało, to nie będzie mocno osadzone. A to jest właśnie strasznie potrzebne, żebyśmy mogli wykorzystać te wszystkie możliwości i zasoby, którymi dysponujemy. Dlatego teraz będzie o takich najważniejszych umiejętnościach. Tych umiejętności, takich, które odgrywają kluczową rolę, przedstawiam Państwu sześć. I o nich tutaj po kolei będę mówić. Będę mówić o umiejętności wykorzystywania zewnętrznego wsparcia. Będę mówić o umiejętności systematycznego, krok po kroku rozwiązywania problemu. Będę mówić o umiejętności rozwijania poczucia kontroli osobistej, poczucia kontroli wewnętrznej. Będę także opowiadać o korzystaniu z poczucia humoru jako specyficznej umiejętności ważnej w radzeniu sobie. Następnie opowiem o ćwiczeniach fizycznych i relaksacji, bo to też jest ważna umiejętność, której wykorzystanie czasem jest bezcenne wtedy, kiedy borykamy się z trudami życia. I wreszcie na koniec finał o konstruktywnej rozmowie z samym sobą. Także będę chciał powiedzieć, i właściwie chyba to już wyraźnie widać, że cała ta prezentacja, cała ta opowieść o fundamentach skutecznego radzenia sobie zakłada, że to są nie tylko jakieś techniki, nie tylko jakieś sposoby, nie tylko jakieś chwyty. Żeby naprawdę skutecznie radzić sobie z trudnościami życiowymi, to radzenie sobie jako pewna sprawa powinna się stać elementem filozofii życiowej każdego z nas. To nie może być tylko czysto techniczne. Musimy mieć w naszym takim podstawowym stosunku do życia, w tym, co myślimy o życiu, o tym, jak żyć, po co żyć, w jaki sposób. Sprawa radzenia sobie powinna być zapisana. Przejdę teraz po kolei do każdego z tych obszarów umiejętności. Umiejętność korzystania z zewnętrznego wsparcia. Cokolwiek by powiedzieć o naszych zdolnościach, naszych umiejętnościach, o naszych wysiłkach, o naszej motywacji, o naszej determinacji, to na ogół potrzebne jest nam także jakieś wsparcie zewnętrzne. Nikt nie jest samotną wyspą i nie ma powodu, żeby, i w ogóle nie jest nawet jak nie ma trudności, to warto jest mieć związki, kontakty z zewnętrznym światem, a w szczególności wtedy, kiedy mamy kłopoty. W jaki sposób do tego należy podejść? Oczywiście większość z nas dysponuje takim wsparciem, choć nie zawsze jest tego świadoma, nie zawsze jest uważna i nie zawsze wykorzystuje te możliwości, które istnieją po to, żeby to wsparcie, ten system osobistego wsparcia zewnętrznego był cenny. Warto jest w związku z tym zrobić coś takiego jak analizę osobistą, prywatną, analizę zasobów wspierających. Co to znaczy? No, na przykład sprawdzić, na kogo można liczyć. Zastanowić się nad takimi sprawami. Na kogo naprawdę mogę liczyć, jeżeli będę potrzebował z kimś porozmawiać szczerze. Albo na kogo naprawdę
mogę liczyć, kiedy będę potrzebować jakiejś konkretnej pomocy, albo kiedy będę potrzebować wsparcia emocjonalnego i duchowego. A jeszcze bardzo ważna rzecz. Czy mam w ogóle kogoś takiego, kto naprawdę mnie ceni i akceptuje? Dla tych, którzy chcieliby zinwentaryzować swój osobisty system wsparcia, cenną rzeczą mogłoby być zapisanie sobie na karteczce papieru imion takich ludzi, którzy by spełniali te wymagania. Obejrzenie ich, przyjrzenie się, zastanowienie się, co się, jak wygląda współżycie. Może w tej chwili wam to nie jest potrzebne. Może wszystko w waszym życiu układa się dobrze. Ja by tak było jak najdłużej, ale może przyjść taki moment, że wtedy to będzie niesłychanie ważne, żeby jasno wiedzieć, na kogo można liczyć. Oczywiście istnieją różne formy wsparcia. Wsparcie emocjonalne, jest wsparcie przedmiotowe, coś konkretnego w którymś momencie jest bardzo ważną rzeczą. Na przykład, czy mamy od kogo pożyczyć pieniędzy? Albo czy mamy kogoś takiego, u kogo można przenocować, jeżeli nie można wytrzymać, coś się dzieje takiego, że trzeba opuścić własny dom. Czasem jest potrzebne nam wsparcie informacyjne. Potrzebujemy jakiejś mądrej osoby, jakiejś osoby, która w danej sprawie, która nas dręczy, wie po prostu więcej. Czasem potrzebny jest także taki szczególny rodzaj wsparcia, który wynika z faktu, że gdzieś należymy, że jesteśmy częścią jakiejś większej całości. Oczywiście w naturalnych warunkach takim miejscem przynależności jest własna rodzina człowieka. Ale czasem ta rodzina może być właśnie przede wszystkim źródłem kłopotów, a czasem ludzie nie mają właśnie takiego poczucia przynależności do rodziny, chociaż mają rodzinę. To poczucie przynależności jest związane z jakimś środowiskiem. Czasem to jest środowisko zawodowe, czasem to jest środowisko jakiejś organizacji, jakiejś grupy. Nie bez powodu ludzie, którzy borykają się z poważnymi problemami, takimi jak problemy alkoholowe, jak problemy z jakimiś tragediami życiowymi, często szukają tego, co nazywamy zorganizowaną samopomocą. Spotykają się, czasem pielęgnują te spotkania, czasem pielęgnują jakieś rytuały, bo to im daje poczucie przynależności do jakiejś większej trochę całości, jakiejś wspólnoty innych ludzi. To jest ważna sprawa i dlatego o niej tutaj chciałem wspomnieć. No, ja powiedziałem, najlepiej, jeżeli mamy takie zasoby, ale czasem nie mamy, a bardzo, bardzo często, chociaż mamy, to nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Dlatego tym, co jest sprawą intrygującą, to jest to, czy można rozbudować, zwiększać system takiego własnego wsparcia zewnętrznego. Ja sądzę, że warto jest o tym pomyśleć. I warto jest w związku z tym zwrócić uwagę na kilka spraw. Po pierwsze, nie najważniejsza jest ilość, tylko jakość. To oznacza, że nie masz większego wsparcia wtedy, jeżeli z większą ilością ludzi się kontaktujesz. Jeżeli to nie będzie jakość odpowiednia, jeżeli z tymi ludźmi nie będziesz blisko, nie będziesz się dobrze rozumiał, nie będziesz ich wyczuwał, jeżeli nie będzie między wami życzliwości, to możesz mieć 100 osób wokół siebie, a wsparcia tyle, co kot napłakał. Dlatego to jest przede wszystkim sprawa jakości. Druga ważna sprawa to jest to, że to może być paradoksalne, że po to, żeby otrzymać wsparcie z zewnątrz, trzeba dokonać jakiegoś wysiłku. Trzeba się czasem postarać. Niektórzy ludzie popełniają tutaj zasadniczy błąd, że z jednej strony bardzo liczą na wsparcie zewnętrzne, a z drugiej strony przyjmują całkowicie pasywną postawę. Oczekują tylko. No i później czasem się nie doczekują. Czasem inni ludzie nawet o tym nie wiedzą. To jest ważna sprawa następna. Czasem mamy zewnętrzne wsparcie, ale nie umiemy go wziąć, nie umiemy go przyjąć. Jesteśmy niedostatecznie otwarci na to zewnętrzne wsparcie. Czasem zdarza się coś jeszcze bardziej trudnego, mianowicie rozpaczliwie pragniemy wsparcia z zewnątrz, ale w środku jakiś rodzaj dumy, jakiś rodzaj honoru nie pozwala nam. Mamy poczucie, że zwrócenie się z prośbą o wsparcie to byłoby coś, jakieś poniżenie, jakieś przede wszystkim obnażenie swojej słabości. To wtedy bardzo, bardzo przeszkadza. W związku z tym trzeba być gotowym,
Ale także trzeba mieć realistyczne oczekiwania. Musimy pamiętać, że inni ludzie, nawet najbliżsi, nie mogą za nas załatwić wszystkiego. To trzeba w jakiś sposób wyważyć. No i ważne jest też dopasowanie tego wsparcia zewnętrznego do osobistych potrzeb. No na przykład czasem się ma taki dylemat, czy lepiej zwrócić się z prośbą o pomoc, porozmawiać tylko z jedną osobą, czy z większą ilością osób. Są ludzie, którym nie pasuje, nawet jak mają do innych zaufanie, jakieś upublicznianie własnych problemów. W związku z tym poszukują bardzo intymnego spotkania w cztery oczy. Inny taki dylemat dotyczący dopasowania wsparcia zewnętrznego do własnych potrzeb. Czasem wsparcie zewnętrzne polega na tym, że ktoś za nas coś robi, że nas ogarnia jakimiś ciepłymi, misiowymi ramionami, przytula, dostajemy się pod jakieś skrzydła, jest nam bezpiecznie, dobrze ktoś za nas to załatwił. Ale to nie zawsze jest dobrze, bo wtedy, no po pierwsze, wtedy możemy zaniedbać tego, co my mamy do zrobienia. Po drugie, możemy tak się do tego przyzwyczaić, że będziemy tego potrzebowali jeszcze więcej. I w końcu się pojawi dodatkowy kłopot, poczucie naszej bezradności i zależności. Dlatego czasem potrzebujemy przede wszystkim takiego wsparcia, które tylko będzie nas stymulować, pobudzać, które będzie tylko pomagać w zrobieniu pierwszego kroku, a później ty idź dalej. Zrozumienie swoich potrzeb w tym zakresie i okoliczności to jest ważna część umiejętności korzystania ze wsparcia. I o jeszcze jednej rzeczy warto powiedzieć. Otóż na świecie są także ludzie, którzy zajmują się zawodowo udzielaniem wsparcia i pomocy. Jest pewna ilość ludzi. Ja jestem przedstawicielem takiego zawodu. Jest takich więcej. No i czasem warto jest skorzystać z ich pomocy. Czego się można spodziewać? Jakie korzyści można uzyskać z pomocy profesjonalnej? Cztery są chyba takie najważniejsze. Po pierwsze, przy pomocy profesjonalisty czasem lepiej pracuje się nad podbudową, poprawą poczucia własnej wartości, bo korzenie deficytów w tym zakresie mogą czasem być głęboko sięgać. Dalej można oczekiwać, że wzrośnie nasze zaufanie do samych siebie oraz poziom energii osobistej, bo czasem nasza energia gdzieś ugrzęzła głęboko w jakichś labiryntach naszej psychiki, naszej osobowości, naszej przeszłości i wtedy skorzystanie z pomocy profesjonalisty może być cenne. Bardzo często efektem takiej pomocy może być wzrost zrozumienia siebie, zrozumienia własnego życia, bo jest okazja, żeby spokojnie, żeby w uważny sposób pewne rzeczy obgadać, zastanowić. Wreszcie można się spodziewać, że kontaktując się z profesjonalistą od pomagania, człowiek nie tylko uzyska pomoc, ale także nauczy się, jak pomagać samemu sobie. Ja osobiście uważam, że ten rodzaj korzyści, jaki można uzyskać na przykład od psychologa, od terapeuty, jest szczególnie ważny. Może nawet najważniejszy. Nauczyć się od tego, który pomaga, jak pomagać samemu sobie. Ale od razu trzeba powiedzieć, ja nie jestem zwolennikiem, żeby ludzie z każdym drobnym problemem, z każdym kłopotem, z każdym kamieniem, o który się potknęli na drodze, biegali do profesjonalisty. Warto jest, jak sądzę, najpierw sprawdzić swoje własne zasoby, później sięgnąć do tych zewnętrznych, ale tych najbliższych, związanych z przyjaciółmi. I dopiero gdzieś na trzecim etapie poszukiwania pomocy korzystać z takich ludzi jak ja. Może to dziwne, ale ja myślę, że nawet przy tej powściągliwości nie zabraknie nam pracy. Kiedy warto korzystać ze wsparcia zewnętrznego, bo to jest też ważne, bo nie zawsze, nie za wszelką cenę warto jest sięgać po wsparcie zewnętrzne. Bo przyjmowanie wsparcia z zewnątrz jest cenne, ale kosztuje, czasem niestety to mogą być wysokie koszty. Na co warto zwrócić uwagę? No na pewno łatwiej jest zwracać się z prośbą o pomoc w takich sprawach, w takich problemach, gdzie nie czujemy się winni, gdzie to nie jest jakiś nasz intymny, osobisty kłopot. Oczywiście w takich sytuacjach też można, ale jest trudniej. Dalej, jest łatwiej korzystać z pomocy, jeżeli ta pomoc i to prośba o pomoc nie oddaje nas w cudze ręce, nie poddaje nas kontroli innych ludzi. To trochę zależy
od nich. Trochę także zależy od nas, trochę zależy od okoliczności. No, na przykład ludzie cenią sobie takie formy wsparcia, w których nadal jeszcze, mimo że korzystają ze wsparcia, mogą kontrolować bieg swojego życia, swoich wydarzeń. No, jest rzeczą cenną. Lubimy korzystać z takiego wsparcia, dzięki któremu nie wzrasta nasza bezradność i zależność od tego, który pomaga, ale właśnie poczucie niezależności i jakieś no, poczucie, że sami też byśmy potrafili. No i na zakończenie. Warto jest korzystać i łatwiej jest korzystać ze wsparcia zewnętrznego, jeżeli udziela je osoba, którą cenimy i szanujemy, do której mamy zaufanie. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten rodzaj umiejętności, który nazwałem umiejętność korzystania z zewnętrznego wsparcia. Drugim takim rodzajem umiejętności to jest umiejętność rozwiązywania problemów w sposób systematyczny. Oczywiście często używa się tego słowa rozwiązywanie problemów w szerokim znaczeniu, ale ja tutaj chcę podkreślić słowo systematyczne. To znaczy w sposób zaplanowany, krok po kroku. Jest 5 takich podstawowych kroków, które składają się na coś, co moglibyśmy nazwać procedurą rozwiązywania problemów osobistych, nawet jeżeli to nie słowo procedura jest tylko umowne, nie oznacza czegoś bardzo dokładnie spisanego, jakiejś recepty. To jest dość uniwersalna struktura, te 5 kroków. Najpierw je przedstawię, później króciutko omówię. Po pierwsze, krok pierwszy, samookreślenie i konstruktywne rozumienie siebie. Po drugie, określenie problemu, z którym się mamy borykać i zrozumienie elementów sytuacji, które się na nie składa. Po trzecie, rozważenie kilku planów działania. Po czwarte, podjęcie decyzji, zmobilizowanie energii. Wreszcie po piąte, realizacja i sprawdzanie efektów. Parę słów o każdym z tych elementów. Dlaczego podkreślam jako pierwszy krok ważny samookreślenie? No, jak w wielu sprawach, początek czasem decyduje o końcu. Jeżeli naprawdę stanęliśmy w obliczu trudnej sytuacji, ktoś nas zaatakował, ktoś nas zdradził, coś żeśmy stracili, okazało się, że brakuje nam czegoś bardzo potrzebnego i nie ma gotowych, którzy nam chcą to dać, to wtedy warto zobaczyć przede wszystkim, z którego miejsca wewnętrznego, psychicznego ja startuję do tej sytuacji. Czy startuję jako ktoś, kto się czuje przede wszystkim ofiarą, kimś skrzywdzonym, poszkodowanym. To nie jest dobrze. To samookreślenie to powinno być samookreślenie siebie jako kogoś, kto sobie poradzi. Samookreślenie siebie jako kogoś, kto coś będzie z tym robił. To jest bardzo ważne, dlatego to jest taki pierwszy krok, żeby konstruktywnie spojrzeć na siebie, przygotować się do tego, co ja mam zrobić, a nie rozważać czy ubolewać nad tym, co mnie zrobiono. Krok drugi to jest określenie problemu. No, można powiedzieć, no jak to? Problem nas uderzył w czoło, jeszcze mamy go określać, on jest przed nami. Nieprawda. Bardzo często, w szczególności wtedy, kiedy są problemy dotkliwe, kiedy nas spotkały albo nagle, albo właśnie gdzieś głęboko, tak koncentrujemy się na reakcjach, tak koncentrujemy się albo na strachu, albo na bólu, że nam bardzo brakuje czasu, brakuje takiej szczeliny, przez którą moglibyśmy na to popatrzeć i zobaczyć, co się na to składa. Że jest jakiś człowiek, który nam coś złego zrobił, że jest jakaś sytuacja, że jest jakiś czas, że są jacyś inni ludzie, że są jakieś doświadczenia. Nasze, minione, poprzednie, że są jakieś doświadczenia innych ludzi, którzy się z tym problemem spotkali. To jest właśnie zdefiniowanie problemu. Określenie go, przed czym stoimy. Naprawdę, proszę Państwa, czasem warto jest sięgnąć po ten kawałek ołówka czy pióra i kawałek kartki i sobie napisać w punktach. Ja wiem, że to brzmi w Polsce dziwacznie. Ja wiem, że to brzmi jeszcze, że słowo pisanie, pióro, papier, że to jest, się kojarzy z biurokracją. To nieprawda. To jest pomaganie samemu sobie. Ta chwila, w której spróbuję to spisać obok siebie, jedno pod drugim, albo obok siebie, to już zaczyna się budować coś w rodzaju mapy. Już sam ten fakt
to, że nie tylko nad tym, żeśmy pomyśleli, ale jeszcze, że próbowaliśmy to zapisać, już zaczyna nas ustawiać w roli człowieka, który przygotowuje się do czegoś, który dokonuje jakiejś narady z samym sobą. To jest ten drugi i trzeci krok, który teraz będzie przygotowanie, rozważenie kilku planów działania. Kilku planów działania. Podkreślam, powinniśmy przygotować plan A, plan B, plan C. Nawet jeżeli pojawił się nam plan A, który uważamy, że jest jedynie słuszny, jedynie dobry. Te kilka planów to po pierwsze jest poszerzenie możliwości. Po drugie to jest także zwiększenie takiego poczucia, że my jesteśmy aktywni, że my poszukujemy. Często zresztą się okazuje, że nawet jeżeli plan B i C nie jest zdecydowanie lepszy od planu A, to w planie B są elementy, którymi możemy wzbogacić to, co żeśmy wymyślili. To mogą być różne rzeczy. Otrzymujemy zapowiedź, że wyciągną wobec nas konsekwencje w pracy, albo może nawet ktoś nam powiedział, rozważam, czy cię nie zwolnić. Można pomyśleć o tym, w jaki sposób zażądać uzasadnienia. Można pomyśleć o tym, w jaki sposób dostarczyć nowych, bardziej pozytywnych rezultatów. Można się zastanowić na temat poszukania protekcji. Można pomyśleć rezerwowo o planie D, znalezienia ewentualnie innej pracy, żeby nie być tak zupełnie bezradnym. Można takich planów wymyślić większą ilość, zrobić ich listę, rozważyć, jakie konsekwencje realizacji każdego z nich będą. To wymaga trochę czasu. Ale to jest także czas, w którym nie tylko pracuje nasz umysł, ale to jest także czas, w którym nasze uczucia się stabilizują, mocniej osadzają. Już nie jesteśmy tylko tak jak na takiej cieniutkiej gałęzi szarpani, jak jakieś ptaszysko, które to w jedną, to w drugą stronę zawieruchą jest popychane, tylko zakorzeniamy się w tej sytuacji po to, żeby wybrać to, co jest dla nas najlepsze. I dopiero wtedy, w czwartym kroku, podejmujemy decyzję. Podejmowanie decyzji to jest parę rzeczy naraz. To jest po pierwsze wybranie jakiegoś planu, po drugie to jest skoncentrowanie wokół tego planu naszej wyobraźni, zmobilizowanie energii i wreszcie pojawienie się tej determinacji, która się pojawia. Tak, ja w to idę. Ja idę w tą stronę. Próbuję to osiągnąć. Próbuję to zrealizować. Na tym się w tej chwili koncentruję. Inne sprawy trochę z boku, może nawet do tyłu. To jest decyzja. Decyzja to nie jest jakieś intelektualne rozważenie. Rozważanie było poprzednio. Teraz jest determinacja. Teraz jest wola. Czasem teraz jest walka. No i piąty krok. To znaczy trzeba teraz za tą decyzją podążać. Decyzja to jest tak jak podniesienie jednej stopy, żeby zrobić krok naprzód. Teraz trzeba tą stopę postawić na ziemi i zrobić następne kroki. Ten piąty krok wszelako to jest nie tylko realizacja działania, ale także uważanie, oglądanie tego, co z tego wynika. Czy to się sprawdza, czy nie. Po co? Po to, że po pierwsze, żeby móc wprowadzić korekty. Po drugie, żeby być przygotowanym, że jeżeli się nie uda, to oglądanie tego, jak wyglądało działanie, może dostarczać pomysły, jak powinna wyglądać druga próba. A może trzecia także. Może trzecia nie będzie potrzebna. Może nawet druga nie będzie potrzebna. Oto na tym polega planowanie rozwiązywania problemów. Dlatego to jest pewna umiejętność. Można ją ćwiczyć, w wyobraźni. Przecież niektóre z tych kroków można ćwiczyć nawet wtedy, jeżeli się nie ma jeszcze problemu. Tylko się ogląda problemy innych ludzi. To warto. Co dalej? Jaka sprawa następna jest szczególnie ważna? No, chciałbym teraz zwrócić uwagę na rozwijanie poczucia kontroli. To jest umiejętność, która z pewnego punktu widzenia może rozstrzygać w niektórych sytuacjach o skuteczności radzenia sobie. Co to jest poczucie kontroli?
Na czym to w ogóle polega? To coś daleko wykracza poza trudne sytuacje, poza stres. To się odwołuje do tego, co ja, co państwo, co w ogóle ludzie myślą na temat sił kierujących im życiem. To jest to, jakie mamy odpowiedzi na temat tego, co rządzi moim życiem. Gdzie są źródła wpływu? Gdzie są źródła tych czynników, które decydują o tym, jak wygląda moje życie? To do tego sięga. To jest dość podstawowa sprawa. Psycholodzy już od dawna się tym interesują, ponieważ to jest tak ważna sprawa. W związku z tym bardzo wiele badań zrobiono na ten temat, w jaki sposób ludzie myślą o źródłach kontroli, źródłach wpływu, źródłach mocy, która decyduje o ich życiu. Bardzo często dokonuje się takiego rozróżnienia. Jest w tym pewne uproszczenie, ale to pomaga zrozumieć. Mianowicie w największym uproszczeniu można powiedzieć, że takie źródła mocy, źródła sił, które decydują o losie określonego człowieka czy innych ludzi, można umieszczać albo na zewnątrz człowieka, albo wewnątrz. Na zewnątrz to mogą być różne wydarzenia losowe, zbiegi okoliczności, działania innych ludzi, działania innych instytucji. Wewnątrz to mogą być pragnienia, dążenia, decyzje, nastawienia, postawy, nawyki. Wewnątrz czy zewnątrz? Jakie jest państwa przekonanie na ten temat? Każdy może sobie spróbować odpowiedzieć na to pytanie. Tak sobie, takie najprostsze. No albo bardzo rzadko się zdarza, że tylko albo w jednym, albo na zewnątrz, albo wewnątrz. Ale ważne, jakie są proporcje. Ciekaw jestem, jaka byłaby państwa odpowiedź na takie pytanie. Wyobraź sobie, że jest 100% takiego wpływu, takich czynników, takich sił, które kontrolują wasze życie, wywierają wpływ. Jaki procent, jakbyście podzielili, jaki procent na zewnątrz, jaki wewnątrz? 50-50? A może 75 na zewnątrz, a 25 wewnątrz? A może na odwrót? 25% tylko z jednej strony zewnętrznej, a 75% wewnętrznej, a 75% własna wola, wysiłki, dążenie. Jak to jest? Przypuszczam, że w przypadku każdego z państwa jest inaczej. To nie ma jednej odpowiedzi. Dlaczego? Bo to jest subiektywne przekonanie. To jest moja opinia. I nawet czasem nie wiadomo, jak to się ukształtowało. Przecież nie ma żadnej wagi, nie ma żadnego sposobu, żeby to dokładnie wyliczyć. Żadnym centymetrem się tego nie da policzyć. Czasem zupełnie przypadkowe, pojedyncze wydarzenia mogą odcisnąć w nas ślad, który spowoduje przekonanie, 90% czynników kontrolujących moje życie jest poza moimi rękami. A czasem może być inaczej. Już od dosyć dawna psycholodzy dokonują takiego odróżnienia. Ono jest moim zdaniem dość uproszczone na ludzi, których się nazywa zewnątrz sterowni i wewnątrz sterowni. Ludzie zewnątrz sterowni to osoby, u których zdecydowana przewaga jest tych sił zewnętrznych. Ale nie obiektywnie, w ich wewnętrznym przekonaniu, w ich subiektywnym przekonaniu. Takie osoby nie wierzą specjalnie w to, że mają na coś wpływ, że coś mogą decydować, że coś mogą rozstrzygać, że coś od nich zależy w sprawach, które są związane z ich życiem. W związku z tym także cały szereg innych zjawisk jest tego konsekwencją. Człowiek jest taki trochę przycupnięty, bardziej obronnie nastawiony, albo stara się wręcz przeciwnie, stara się przeznaczyć dużo energii, żeby sobie pozyskać życzliwość tych na zewnątrz sił, które mogą wywierać wpływ na jego życie. Ludzie wewnątrz sterowni mają więcej zaufania do siebie. Mają gotowość do tego, żeby wtedy, kiedy napotykają na jakieś wyzwania, jakieś trudne sytuacje, zadawać sobie pytanie przede wszystkim, co ja mam do zrobienia? Jakie jest to wyzwanie dla mnie? Mniej, co ktoś inny ze mną dalej zrobi. Mają także większą skłonność do tego, żeby planować różnego rodzaju rzeczy. Bo jeżeli się ma poczucie, jeżeli człowiek wierzy, że w większości decyzje,
wpływ na moje życie jest w rękach innych ludzi, to po co planować? Po co określać jakieś cele? To jest coś za coś. Żeby określać cele życiowe, żeby określać zadania swoje, żeby planować, jak będzie wyglądało moje życie, żeby planować, w jaki sposób, co ja muszę zrobić, czego się muszę nauczyć, żeby osiągnąć jakieś swoje cele, muszę mieć przekonanie, że w jakimś, i to niemałym stopniu, bieg mojego życia ode mnie zależy. W tym sensie ci ludzie, którzy są bliżej właśnie tej wewnątrz sterowności, mają trochę więcej szans. I w związku z tym dlatego warto jest pracować nad tym. Ja powiedziałem, nie ma w tej sprawie gotowych rozwiązań, takich, z którymi przychodzimy na świat. Można w związku z tym to zmieniać. Warto pracować nad rozwijaniem właśnie poczucia wewnętrznej kontroli. No, trzeba pamiętać tutaj o paru sprawach. Po pierwsze, no nie można się oszukiwać. Nie wszystko od nas zależy. 100% wewnętrznego wpływu to jest czysta iluzja. Więc to musi być realistyczne. Po drugie, jest pewna pułapka. Ktoś, kto nadmiernie wierzy, jest przekonany, że wszystko od niego zależy, dźwiga straszny ciężar odpowiedzialności na przykład za różne niepowodzenia, za różne porażki, za różne złe wydarzenia, które go spotkały. W związku z tym to jest też w drugą stronę pułapka, to powinno być wyważone. Co sprzyja rozwijaniu tego wewnętrznego poczucia kontroli? No po pierwsze, świadomość możliwości wyboru i pielęgnowanie tej świadomości. To znaczy zadawanie sobie częściej nawet niż potrzeba pytanie, jaki mam wybór. Dalej, sama praktyka decydowania. To znaczy te doświadczenia, które się gdzieś tam sumują, czasem z drobnych decyzji, czasem z takich decyzji, że ja w którymś momencie podjąłem decyzję, że chociaż będzie ci może przykro, to ja powiem prawdę, że chociaż może dostanę za chwileczkę cukierka, ale nie zrobię czegoś zawstydzającego, bo ważniejsza dla mnie rzecz jest być w zgodzie z sobą. Ta praktyka decydowania i świadomość różnych minionych decyzji umacnia w nas poczucie kontroli wewnętrznej. Inna sprawa, która bardzo pomaga, to jest to, czasem na poczucie wewnętrznej kontroli ogromnie pracuje coś takiego jak mądrość człowieka. To znaczy, jeżeli człowiek na przykład rozumie różne rzeczy, potrafi sobie wyjaśnić, potrafi przewidywać różne rzeczy, to się pojawia subiektywne poczucie kontroli umysłowej, ale ono jest bardzo bliskie w ogóle poczucia kontroli nad różnymi wydarzeniami, bo czasem to właśnie to, co może być nasze wewnętrzne, to jest to, że coś powiemy, możemy przewidzieć, możemy zrozumieć. Dlatego ćwiczenie umysłu, rozwijanie wnikliwości, zdolności do widzenia złożoności, to jest też praca nad zwiększaniem takiego poczucia kontroli wewnętrznej. No i jedna na koniec, bardzo ważna sprawa. Otóż jest pewien sposób, żeby przezwyciężyć ten taki rozdzierający dylemat, zewnętrzne czy wewnętrzne. Jak to zrobić, żeby człowiek mógł mieć jednocześnie poczucie, że służy jakimś zewnętrznym siłom i jednocześnie wewnętrznym? Tym czymś jest zaangażowanie w realizację wartości. Ponieważ wartości mogą być różne źródła wartości. Pan Bóg, kultura, doświadczenie ludzkości i cywilizacji, ale na pewno wartości bytują poza nami. Gdzieś na zewnątrz, w jakimś świecie, który poza nas wykracza. Ale my możemy się zaangażować w służbie tych wartości. Możemy uczynić te wartości swoje własne. I wtedy działając się w imię boskich przykazań, w imię zasad moralnych, w imię wartości humanistycznych, a więc niejako podporządkowując się siłą zewnętrznym, mamy poczucie, że kontrolujemy sytuację, że to jest także od wewnątrz, bo to jest w nas zakorzenione. Takie są chyba najważniejsze czynniki, które sprzyjają rozwijaniu poczucia kontroli. A teraz troszeczkę z tych wysokich szczebli zejdziemy trochę bliżej ziemi. Chcę powiedzieć Państwu o jeszcze innej umiejętności, która sprzyja radzeniu sobie. Mianowicie umiejętności korzystania z poczucia humoru. No, najchętniej bym w tym miejscu opowiedział jakiś dowcip, który Państwu pokazał, że ja jestem bardzo dowcipną osobą, bo często uważa się, że istotą poczucia humoru jest zdolność do rozbawiania innych. Ja niestety, to nie jest moja umiejętność.
Ale chcę powiedzieć, że istotą poczucia humoru jest chyba bardziej umiejętność zażartowania z samego siebie, niż wywoływania głośnego śmiechu u innych ludzi opowiadaniem anegdot. Jest bardzo wielu mądrych ludzi, którzy w swoich biografiach, w swoich książkach pełnych mądrych, filozoficznych rozważań na temat natury człowieka, na temat natury radzenia sobie z życiem, w którymś momencie podkreślali, mówili, a bardzo ważną rzeczą, chociaż tak wydającą się taką małą, jest humor, jest poczucie humoru, w szczególności na swój własny temat. Dlaczego? Humor jest paradoksalny. Co to znaczy? To znaczy, że w tym samym czasie jest mi przykro i mogę żartować z siebie. Jest w tym jakaś prawda, to nie jest udawanie. To jest jakiś rodzaj paradoksu, to znaczy przezwyciężenia wzajemnie wykluczających się rzeczy. To daje poczucie integracji człowieka. Humor także dostarcza możliwości wyboru, kontroli, pozwala się na takie lekkie zdystansowanie wobec siebie, wobec problemów, wobec trudności. Umieszcza czasem nasze problemy w jakiejś ulgowej perspektywie. I w związku z tym powstrzymuje nas przed wyolbrzymianiem tych trudności. No i wreszcie można powiedzieć, że poczucie humoru jest taką subtelną, ale cenną formą akceptacji siebie, a nawet autoafirmacji. Oczywiście pod warunkiem, że to nie jest sarkazm, że to nie jest jadowita ironia, że to nie jest szydzenie, ale humor i poczucie humoru ma takie także miękkie, subtelne, delikatne, właśnie takie na pół uśmiechach tonacje i dźwięki. To jest właśnie to poczucie humoru, które pomaga w radzeniu sobie. Krok następny, troszeczkę innym kierunku, ale też nie na te wysokie szczeble, tylko niskie. Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, pewnie wiecie, ale ja tylko przypomnę, że ćwiczenia fizyczne i relaksacja, te umiejętności są czymś niesłychanie cennym w radzeniu sobie z trudami życia. Oczywiście to nie o to chodzi, żeby wtedy, kiedy nas ktoś bliski porzucił, albo kiedy wręczono nam wymówienie, albo kiedy nas okradli, żebyśmy zaczęli natychmiast uprawiać jogging, chociaż niektórzy też tak robią, żeby odreagować bezpośrednio na pięcie. Czasem to nie jest takie głupie. Chodzi tutaj przede wszystkim o coś innego, o utrzymywanie się w dobrej formie, o pilnowanie zasobów naszej energii. Trzeba pamiętać, że człowiek jest nie tylko jakby istotą psychiczną, ale także istotą biologiczną. Odziedziczyliśmy po naszych przodkach pewną tendencję do tego, żeby w obliczu stresu reagować albo atakiem, albo ucieczką. I to jest potężna siły biologiczne nas do tego popychają, ale jednocześnie w dzisiejszych czasach nie możemy rzucać się do gardła szefowi, który nas zwalnia, czy pobić pięściami kogoś, kto z nas właśnie w szyderczy sposób zaatakował. Nie możemy także panicznie uciekać. W związku z tym bardzo często pobudzone sytuacją stresu potężne siły biologiczne gdzieś w nas zostają zatrzymane, uwięzione. I teraz, jeżeli nie mamy okazji do tego, żeby nasze ciało, nasz organizm został wprawiony w jakiś rodzaj energetycznego działania, to wszystko, cała ta energia, te wszystkie siły biologiczne gdzieś tam się kumulują, zwracają przeciwko nam. Jednocześnie, jeżeli mamy deficyt możliwości używania naszego ciała, to także obniża się poziom energii, którą dysponujemy, ponieważ energia, nawet ta psychiczna energia jest zbudowana na kondycji fizycznej. Z kolei to uwięziona energia bardzo często jest źródłem stałego napięcia, dlatego umiejętność relaksacji, rozluźniania się, uspokajania uczuć, uspokajania umysłu jest bezcennym darem dla tego, który to wypróbowuje, który tego używa. Być może w którymś z kolejnych wykładów na kolejnej kasecie przedstawimy Państwu zestaw prostych i użytecznych, sprawdzonych sposobów relaksacji, uspokajania umysłu, ale dzisiaj tylko o tym,
opowiadam, bo już jest pora do ostatniej, szóstej umiejętności przejść, mianowicie do umiejętności konstruktywnej rozmowy z samym sobą. No, w pewnym sensie to jest finał, jednocześnie fundament tej całej pracy. Człowiek jest taką istotą, która posiada szczególną zdolność. Nikt tego nie posiada poza nami, żadne zwierzę, ani misie, ani lwy, ani nietoperze, czy pingwiny. Tego nie umieją robić, nie umieją mówić do samych siebie, nie umieją rozmawiać ze sobą, a my to umiemy. Ale nie zawsze korzystamy z tej umiejętności tak, jak trzeba. Wszystkie, na przykład zrobienie użytku nawet minimalnego z tych wykładów musi polegać na tym, że człowiek w którymś momencie zada sobie pytanie, czy mnie to jest potrzebne? Jakie ja mam potrzeby? Udzieli sobie na to odpowiedź. Albo pozytywną, albo negatywną. Pomyśli sobie, to może ja coś zrobię. A odpowie, ale kiedy ja to zrobię? Albo odpowie, tak, to zaplanuję sobie czas. To są różne formy rozmawiania ze sobą, które są podstawą świadomego życia, w którym człowiek stara się być skuteczny, w którym stara się zaspokajać swoje potrzeby. Ja tylko o paru sprawach chciałbym powiedzieć, które są szczególnie ważne wtedy, kiedy chcemy umiejętności rozmawiania ze sobą wykorzystywać do tego, żeby lepiej sobie radzić z trudnościami, ze stresem, z konfliktami, które się przed nami pojawiają. Po pierwsze, przy pomocy rozmowy z samym sobą można się przygotować do podjęcia wyzwania. Można sobie pomagać na przykład w ten sposób, że człowiek mówiąc sobie różne pozytywne rzeczy, takie nie będę się martwił, nie będę rozpaczać, nabiera odwagi. Czasem decyduje już o tym, już w tej wstępnej ocenie, o której mówiłem poprzednio, że to będzie raczej potraktowanie tego jako wyzwania, a nie jako nieszczęścia życiowego. Można sobie zacząć mówić, co się będzie robiło. Bo planowanie to jest też jakaś forma mówienia do siebie. To nie jest jakieś abstrakcyjne rozwiązanie. Drugi taki element to jest używanie rozmowy z samym sobą po to, żeby się lepiej konfrontować z wyzwaniami. To jest mówienie sobie takich rzeczy. Na przykład, no co, może się nie uda, ale to nic strasznego. Spróbuję jeszcze raz. Albo popełnienie błędu nie jest tragedią. Nie muszę być doskonały. Dam sobie radę. Jest mi ciężko, ale przetrzymam. Jest tyle różnych tekstów, które można mówić samemu sobie, żeby wytrwać w konfrontacji z wydarzeniami, żeby nie ulec panice. Można sobie powiedzieć spokojnie, spokojnie, chwileczkę. Trochę oddechu. Muszę się zastanowić, co mam do zrobienia. Nie muszę uciekać. To jest wszystko rozmawianie z samym sobą. Po cichu. Każdy z nas to potrafi robić, ale nie wszyscy na to tak patrzą. Nie wszyscy patrzą na to, że to jest pewna umiejętność. Czasem nawet sztuka. Trzeci aspekt rozmawiania z samym sobą w sposób pomocny to jest rozważanie minionych wydarzeń. To jest dokonanie pewnej retrospektywy. To jest spotkanie się z samym sobą w różnych momentach swojej przeszłości. Jeżeli ze złymi doświadczeniami, to w taki sposób, żeby zdobyć z nich mądrość, a nie przygnębienie i zwątpienie. Jeżeli z sukcesami, to żeby odnaleźć coś takiego, żeby było, żeby człowiek miał więcej nadziei i zaufania. To rozmawianie ze samym sobą na temat przeszłości jest czasem równie ważne, jak rozmawianie na temat przyszłości. I niestety niektórzy ludzie rozmawiają ze sobą na temat przeszłości bardzo często, ale bardzo selektywnie. To znaczy rozmawiają ze sobą głównie w przykry sposób. Dlaczego? Bo czasem inni ludzie z nimi rozmawiali przede wszystkim o złych wydarzeniach z przeszłości. Na przykład rodzice z dziećmi znacznie częściej lubią rozmawiać o tym, jak, co dzieci złego zrobiły, niż o tym, co zrobiły dobrego. I człowiek się tego uczy. I w którymś momencie jest dorosły. To minęło już 20 lat temu, a on sobie ze sobą rozmawia w podobny sposób, jak rozmawiał tata. A tata mówił, pamiętasz, zrobiłeś to źle, pamiętasz, to ci się nie udało. No jeżeli się ma takiego tatę, czasem ma się innego, który mówi, synu, wspaniałe, robiłeś wspaniałe rzeczy, mam do ciebie zaufanie. To wtedy jest jak żyła złota po latach, mieć takie doświadczenia w rozmawianiu ze sobą. No i czwarta sprawa, właśnie konsekwencja tego. To jest najwyższa sztuka. Umieć tak rozmawiać ze sobą, jakby rozmawiał ze mną mój przyjaciel, który by mówił mi pozytywne rzeczy, który by czasem powiedział coś szczerego, ale który by
ze szczerym entuzjazmem powiedział: słuchaj, jak się cieszę, że ci się udało. Albo powiedział: wierzę w ciebie. Jestem pewien, że wytrzymasz. Jestem pewien, że dasz sobie radę. Jak to dobrze, że jesteś taki, jaki jesteś. Nagradzanie siebie, aprobowanie siebie. Straszną krzywdę można zrobić ludziom, kiedy w dzieciństwie się ich od tego odzwyczaja, albo się mówi, nie wolno mówić pozytywnie o sobie, tylko trzeba być krytycznym. To nieprawda, proszę Państwa. To nieprawda. Warto mówić samemu sobie pozytywne rzeczy. W szczególności wtedy, kiedy człowiek na to zasługuje, ale jak człowiek tego doświadczy, to ma większą motywację od środka, żeby zrobić coś podobnego i zasłużyć znowu sobie na pochwałę w swoich własnych oczach. Oczywiście fajnie jest, jeżeli nas chwalą inni ludzie, jeżeli nas doceniają, ale nie zawsze to robią, nie zawsze są w pobliżu nas. Warto jest nauczyć się, jak doceniać i cenić samego siebie, ponieważ w trudnych sytuacjach to się szczególnie przyda. A jest cenne i pożyteczne także na co dzień. Dokonałem przeglądu 6 różnych ważnych umiejętności. Korzystania z zewnętrznego wsparcia, systematycznego rozwiązywania problemów, rozwijania poczucia kontroli osobistej, korzystania z poczucia humoru, ćwiczeń fizycznych i relaksacji i wreszcie konstruktywnej rozmowy z samym sobą. To plus nauka trafnego rozumienia sytuacji, trafnego oceniania własnych zasobów i możliwości tworzy fundamenty. Fundamenty tego domu, który można by nazwać budowlą skutecznego radzenia sobie. Teraz powinna przyjść pora na to, żeby już na bardzo konkretnych przykładach pokazać, jak można rozwijać te umiejętności. I tak będzie, i o tym będę opowiadać w następnych odcinkach tego serialu. Będę mówić o tym, w jaki sposób sobie radzić z porażkami życiowymi, w jaki sposób sobie radzić z samotnością i odrzuceniem, w jaki sposób sobie radzić z lękiem i niepokojem, w jaki sposób radzić sobie z gniewem, w jaki sposób radzić sobie w konfliktach czy z konfliktami, które się pojawiają w relacjach z bliskimi osobami. Będę wreszcie mówić o tym, w jaki sposób radzić sobie z cierpieniem, ale to później. Dzisiaj było o fundamentach, o początkach. Dziękuję Państwu za uwagę. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful